Wielka Wojna Północna, czyli 20 lat wojen Szwedów ze swoimi sąsiadami. Wszystko zaczęło się od ataku Danii, Saksonii oraz Rosji na Szwecję, kiedy rządził nią dość młody, bo niespełna 18-letni król Karol XII. Mimo wielkich początkowych zwycięstw, Szwecja ostatecznie wojnę przegrała i straciła większość swoich nadbałtyckich włości. Dlatego w dzisiejszym odcinku historii alternatywnej ja obejmę władzę nad Szwecją w roku 1715 i spróbuję pokonać te wszystkie państwa, ostatecznie czyniąc Bałtyk morzem wewnętrznym Szwecji. Padnijcie też na NEB, bo jest to legitne miejsce do zdobywania gier w niższej cenie. Linki w opisie. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Lista krajów, z którymi Szwecja toczy wojnę, jest naprawdę długa. Są w niej też potęgi, takie jak Prusy oraz Rosja, co łącznie daje przewagę naprawdę dość sporą. Na nasze 40 tysięcy wojska przypada jakieś 400 tysięcy wojsk przeciwnika. Flota przeciwnika również ma sporą przewagę nad nami. Szwecją rządzi Karl XII Wittenbach, jakkolwiek się to wymawia, nieważne, który był świetnym dowódcą, ale widać, że w politykę to on nie umiał. Tak, na pewno będziesz dowodził moimi armiami, Karl. Dodatkowo, nasza armia ma bardzo dużo profesjonalizmu, z którego będę na pewno korzystał. Mamy bardzo silną piechotę, dużą dyscyplinę, morale nie tak dużo, ale one teraz nie są ważne w tej grze. Jakby i umiejętność zdobywania fortec też mamy jako Szwedzi dość wysoką. Niestety mamy nowe szwedzkie misje, więc za dużo z nich nie pokorzystamy, ale możemy sobie pozdobywać kilka dodatkowych punktów, jak i zasobów ludzkich na sam początek. Pozostałe również wykonamy za chwilę. Tylko zobaczcie na naszą ekonomię. Mizerna. 20 dukatów niecałe. 40 tracimy po prostu na miesiąc. A pożyczki bierzemy po niecałe 200 dukatów i możemy ich mieć maksymalnie 46. Więc to jest nasz limit czasowy. Mamy tyle czasu, żeby wybronić Szwecję i ewentualnie potem dążyć do odbudowania jej pozycji mocarstwa na świecie. To nie będzie łatwe. Zajmijmy się naszymi Stanami. Na pewno chcę mieć każdego tańszego doradcę. Chcę mieć też dodatkowy punkt militarny. Supremację Stanów nad koroną. Jako że jesteśmy w wojnie protestanci kontra prawosławie, sięgnijmy po dodatkowe morale oraz to, żeby kraje protestanckie bardziej nas lubiły. Odmieszczam, weźmiemy prestiż i pożyczki. Od razu z doradców zatrudniamy na pewno pana z dyscypliną, morale floty oraz produkcję, chociaż nie mamy jej obecnie za dużej, ale to będzie na Szwecji produkcja jest bardzo ważna. Szwecja jest krajem, który sam w sobie jest bardzo mocny militarnie, niesamowicie mocne idee, zwiększające siłę piechoty, zasobów ludzkich, czy dające nam też dyscyplinę dla naszej armii. Idee, z którymi gramy, też w zasadzie są bardzo mocne militarne, no może oprócz tych morskich, chociaż one też nam się przydadzą. I tak ogłośmy Szwecją niepodległość. HXD, haha. I tak, powiem wam, że nie ma sensu robić reform wazy, bo do ich przeprowadzenia potrzebujemy 5 reform rządowych. No a zaczynamy oczywiście z jedną startową. Poza tym polityki nasze, chcemy wzmocnić jak najbardziej naszą piechotę oraz szybkość oblegania fortec. Marynarka silniejsza również jest nam potrzebna, zwłaszcza bonus do ciężkich okrętów. Wasali nie posiadamy, ale może w przyszłości mieć jakichś będziemy, więc mogą mi płacić większy trybut. Nasze armie potrzebują reformy, mamy za dużo kawalerii, więc na razie się tutaj cofnijmy i rozpocznijmy rekrutację armat. Powinniśmy mieć 36, realnie mnie nie stać na tyle, więc weźmiemy 20. Teraz cofnijmy się, zobaczymy z kim przyjdzie nam walczyć za chwilę. Nie ukrywam, że bardzo by mi zależało na pozbyciu się Danii jak najszybciej z tej wojny. Kawalerii pozbywam się dosłownie całej. O, ale przynajmniej widać, że stoczyliśmy kilka wygranych bitew. Teraz tylko żadnej nie przegrać znowu. W pierwszej kolejności uderzmy na wojska rosyjskie, które ruszyły na Sztokholm. No teraz taki event, ale teraz raczej zmiażdżymy. Zobaczcie, jaka przewaga jakościowa naszej armii. 105 dyscypliny, my mamy 125. No i mamy armaty. To inaczej się nie skończy, jak tylko rzezią. Pięknie! Jeszcze nasz władca dostał bonus do artylerii. To jest bardzo ważny bonus. Musimy też niestety zabezpieczyć i spalić naszą stolicę, żeby przeciwnik wolnej niej dosyłał armię na Sztokholm. Próbujmy się przebić przez rosyjską flotę. Co to było? Stoczmy teraz bitwę z armią niderlandzką, która weszła na skanę. A i tutaj mogą się z nami bić, ale na szczęście mamy przewagę w artylerii, co widać. I to bardzo. O nie, to jakaś horda z Mordoru się do nas zbliża, z 200 tysięcy Rosjan. Idzie mi na stolicę, nie. Ale biorę kolejną technologię militarną, która da nam taktykę. Taktyka powoduje, że my ponosimy mniejsze straty w bitwach. No i co najlepsze, ostro będziemy wyprzedzali
zdobywali niektóre kraje, ale tylko niektóre. Bitwa pod Sztokholmem, rozbite wojsko rosyjskie, ale reszta również nadchodzi. No, kolejne bitwy niekoniecznie będą takie łatwe, tutaj dochodzą posiłki, dochodzą, my im zadajemy straty, ale wciąż nadchodzą kolejni, czy im damy radę? Tak, wygraliśmy, zobaczcie jakie straty. Wiem, wstyd, straciłem 107 armat. Nie wiem, jak ja wygram tą wojnę w takim razie. Żeby wygrać tą wojnę, musimy zrobić jakiś śmiały ruch. Albo wyjąć sojuszników, albo zaatakować stolicę Rosji, która obecnie znajduje się w Petersburgu? Okej! To zmienia postać rzeczy. Tylko zaatakujmy jeszcze znowu Niderlandczyków pod naszą granicą, na naszym terytorium, niszcząc ich armię. No może nie doszczętnie niszcząc, ale zawsze. Może was zdziwię, ale musimy sięgnąć po najemników. Najtańszą kompanię, jakieś takie 14 tysięcy wojska powinno nam wystarczyć. Tak, wiem, że stracę 5% profesjonalizmu, ale i tak da mi to więcej niż te 3 tysiące manpowera. Ale jestem głupi, nie wysłałem dyplomatów, żeby robili nam krecią robotę na tyłach wroga. O, militarne reformy. Rozbijamy kolejne rosyjskie armie, kolejne. Czy to na naszej stolicy, czy te, które gdzieś tutaj są w okolicy. A ja ruszam ponownie na stolicę rosyjską. W zasadzie Rosja już czuje się wyczerpana tą wojną. I jeżeli uda nam się zdobyć stolicę, to może jeszcze zapłacą nam jakiś trybut, nie ukrywam. Pomogłoby to rozdmuchać naszą ekonomię, albo spłacić chociażby te pożyczki. Najgorsze jest to, że nie mogę to korzystać z moich zdolności, aspektów wiary dla protestantów, a tutaj byśmy mogli jeszcze znowu wzmocnić naszą armię. Ale tak czy siak myślę, że użyję tego do wzmocnienia naszej ekonomii po wojnie i odbudowy tego zniszczonego kraju. O nie! Ktoś mi oblega fortecę. Stolica Rosji zdobyta, zaczynamy być na plusie w tej wojnie, ale ona jeszcze nie jest wygrana, bo przeciwnik nie zgodzi się na nic. Albo szturmuje. Muszę jak najszybciej się dostać do mojej stolicy. Ja wam dam. O, w sumie zniszczyłem ich wszystkich. I dzięki tej bitwie Niderlandy wychodzą z tej wojny. A że mi zbliża się już niestety bankrut. Mam bardzo mało czasu. Rosjanie są już na swojej stolicy. Nadciągają kolejne fale przeciwników. Ja jestem lekko na plusie. Tą fortecę mi jeszcze zdobili. Chociaż może padnie ewentualnie ostatni szturm. Dawajcie mi te pieniądze, ja je chcę. Chociaż ja oblegam po 17 dni. To jednak nie będę szturmował. Dobra, chociaż kurka, jeszcze mogę wziąć jakąś pożyczkę, może mi ktoś coś dać. Korupcję lecimy. Musimy to jeszcze troszeczkę przedłużyć. Polecie się teraz odbić wszystkie nasze prowincje. Mamy minus 49 na obleganiu Petersburga. Duńczycy dodatkowo jeszcze biorą z nami biały pokój. To naprawdę wiele zmienia w tej wojnie. I tak Szwecja uzyskała wolność. Jakie to bekowe. I od razu mogę mieć więcej pożyczek. Jeszcze 4 więcej, zanim wejdzie w bankructwo. No to powalczmy trochę dłużej. Tym bardziej, że mamy dominację teraz na morzach i możemy potopić moich przeciwników. Nie ukrywam, że też czekam, a to żeby stłumili moje bunty. Bo mi się nie chce tutaj przewodzić potem 30 tysięcy wojska. No nie mówcie, że moje bunty ich leją. No nie. Liczyłem na to, że zdobędzie przeciwnik Petersburg. Dlaczego? Bo teraz znowu wejdę na niego. I Francja przeżywa kolejną rewolucję. Super, jak miło z ich strony. Na pewno przez to nie upadnę za chwilę. Chodzimy na Petersburg i od razu go szturmujemy. Dziękuję. Saksonii i Rzeczpospolitej mówimy papa i powiem wam, że daje mi to teraz możliwość zakończenia tej wojny z naszym zwycięstwem. Bierzemy 3,5 tysiąca złota, wojenne reparacje, bardzo ważne prowincje Nowogród i Petersburg i ja ją kończę w tym momencie. Serio, jestem zdziwiony, że ja to wygrałem. 68 tysięcy strat naszych własnych przeciwko 500 000 strat przeciwnika. Wow! Ej, kiedy Osman był w tej wojnie? Bo ja się tu czuję oszukany. I teraz na szybkości musimy ustabilizować sytuację w naszym kraju, bo jest naprawdę niewesoła. Wyczerpanie wojenne mamy gigantyczne, szykuje się dużo buntów. Nasza ekonomia, troszeczkę lepsza, ale nadal po tej wojnie jest beznadziejna. Nawet się nie zastanawiam, kasuję wszystkie fortece w okolicy, nie stać mnie na nie. Zostawiam tylko dwie nasze główne w Skane, gdzie mamy fortecę szóstkową oraz w Petersburgu, gdzie również mamy fortecę szóstkową. Te zostają, cała reszta leci do kosza. Chociaż z tą w Rydze to głupio zrobiłem. Niszczymy jedną armię buntowników, przynajmniej taką mam nadzieję. Tak, pięknie zniszczona. I teraz czas na drugą. I niestety z bólem, ale też ją niszczymy. Handel mamy na Bałtyku, więc bardzo dobrze. Będę chciał zaraz wysłać moje okręty, żeby przesyłały jeszcze więcej handlu z Nowogrodu. Tylko coś się popsuło? Halo? No dziwne rzeczy się
tu dzieją. A, no oczywiście chcemy je ulepszyć, tylko mnie na to nie stać, albo tylko jeden jest do ulepszenia, nieważne. I handel, chrońcie mi Nowogrodzki. Więcej pieniędzy nam to da. Super ważną dla nas prowincją jest Ryga. Jak wiemy, ona jest przepotężna, zwłaszcza jeżeli się tutaj wypuści wasala. Dlatego będziemy potrzebowali 6 budynków w tym miejscu. Każdy jeden budujemy w pierwszej kolejności i fortece. I Rygę będziemy też zwiększali jej poziom rozwoju do 25 poziomu jak najszybciej. I wtedy wypuszczamy tutaj potężnego wasala. Pierwsze inwestycje robię w statki handlowe. To nam da najwięcej pieniędzy na samym starcie. Stabilizacja naszego królestwa. I teraz możemy zdecydować o naszej polityce wobec Rzeczpospolitej Polskiej, która w tym momencie znajduje się pod Unią z Saksonią. Ale jest bardzo nielojalna, więc jest spora szansa, że za niedługi czas Rzeczpospolita zerwie tą Unię. A jak wiemy, Polska i Szwecja za bardzo w kwestiach Bałtyku się nie dogadywały i będziemy kontynuowali tą politykę. Naszym celem będzie dominacja całego Bałtyku. Dało nam to roszczenia do tego terytorium. O, i to mi się bardzo podoba. Zwiększamy produkcję, proszę państwa. A to się zdziwiłem. Prusy są cesarzem? Skąd ja mam prowincję w Palatynacie? Dobra, dałem im wolność. Nie potrzebuję takich kłopotów. No i całkiem dużo kradniemy Rosjanom z ich handlu. Po 7 duksów. Dość sporo. Pod warunkiem, że wiecie, tutaj nie ma żadnych budynków na ten moment. Jej, industrializacja. Znakomicie. My jako Szwedzi mamy jedną przekoksaną prowincję, Daleskogen. I tutaj powiem wam szczerze, budujemy od razu najlepsze umocnienia na produkcję. Sporo nam dadzą. I manufakturę, jak tylko postawimy ten war. I powiem wam, że mamy całkiem złą okazję do zaatakowania Duńczyków. Rosja ich nie wspomoże. Oni sami toczą wojnę z Prusami, którą przegrywają. Co prawda nie dostanę się na ich stolicę, bo mają za silną flotę, ale za to całą Norwegię podbić? Czemuż by nie? Dodatkowo mam nacjonalizm Cassius Belli, czyli jedno z najlepszych roszczeń w grze. Dobra, powiem wam szczerze, że troszeczkę ryzykuję. Zobaczymy, czy mi się uda. O, chociaż nie, już duńska flota nadchodzi. Ach, chyba nie damy rady. Ale jesteśmy coraz bliżej celu. Tak, uda nam się to. Uda nam się, bo teraz duńska flota sobie gdzieś wraca. Bierzemy szybsze przejście. I udało nam się. Wymanewrowaliśmy naszego przeciwnika. Jesteśmy na stolicy. Super. Jak dobrze, że mamy ten bonus do oblegania. On jest przeepiski w sumie. No i powiem wam, że teraz te wojny nasze to idą bardzo szybko, dobrze. Tylko szkoda, że mi dowódcy moi znakomici zaczęli umierać jak muchy. No i niestety też zmarł mój przepotężny władca, Karol XII. A na tronie mamy Ulrika Eleonore. O! To jest kobieta. Dobra, zdobywamy praktycznie całą Norwegię. To wszystko, co było najcenniejsze od nich. Zealand staje się nasz. Pieniążki, wojenne reparacje i więcej na razie nie potrzebujemy. Skoro zdobyliśmy Zealand, to fortecy w Skane już nie potrzebujemy. To będzie najlepsza pułapka na wrogie armie w tej grze, naprawdę. Tak, zdobyliśmy norweską koronę. O, zdecydowanie chcemy tańszą technologię dyplomatyczną, a Szwecja nam znakomicie urosła. Szkoda, że Rosjanie tylko są cały czas dość potężni. Mają bardzo dużo manpowera, dużo wojska. Ich ekonomia też jest całkiem lepsza od naszej, 2 razy większa. No jakby to powiedzieć, ostrzegli mnie, że dołączą do każdej mojej wojny, którą będę toczył z ich sąsiadami, więc oj, nie fajnie. Ale znowu zdaje się, że mamy okazję, bo Saksonia i Austria toczą wojnę. Dość sporą wojnę. I o ile wkroczenie moich wojsk na terytorium Rzeczpospolitej spotkałoby się z interwencją rosyjską, to ile zaatakowanie Kurlandów, które należą do korony Rzeczpospolitej, nie wciągnie nas w żadną większą wojnę. Co najwyżej z Saksonią. A w tej wojnie, no szczerze mówiąc, nie spotkamy się z jakimiś dużymi przeciwnikami, aż wojska Rzeczpospolitej są bardzo zacofane w stosunku do nas. Oni mają 22 technologię, a my 25. Polska marynarka robi bul. Serio, zamienili się w łodzie podwodne. A my tymczasem uderzamy dalej w głąb Rzeczpospolitej, zaraz dotrzemy do stolicy i następnie uderzymy na Saksonię. To powinno zakończyć tą 31 dni Płocka, 11 dni Warszawy. I to oczywiście, na czym mi zależy najbardziej, to zdobycie Gdańska i okolic. W międzyczasie moje bunty dosłownie czyszczą armię moich przeciwników. Nie będę na to narzekał. No niestety, Polacy odbili Warszawę, ale nasze wojska dotarły na miejsce i dosłownie robimy im jesień średniowiecza. Ach, chciałem ich zniszczyć doszczętnie, ale się nie udało. Dotarliśmy już pod stolicę Saksonii, którą raczej też szybko zdobędziemy. 24 dni na oblężenie, więc troszeczkę wolniej niż zwykle, ale ładny progres mamy. 97 dni się tylko Dresdno broniło. Ci Polacy, kiedy oni zrozumieją, że nie mają szans żadnych z naszą armią? Oh my god, Rosja i Osman mają wojnę. Co prawda Imperium Osmańskie w tym momencie jest bardzo słabe i raczej nie ma szans wygrać wojny z Rosją, ale
to odciągnie Rosjan od ich terytoriów północnych, a mi da po prostu otwartą drogę na Moskwę. I powiem szczerze, taki pokój od Saksończyków mnie zadowala. No może jeszcze troszeczkę wojennych reparacji, pomęczmy ich trochę, albo nie, bo zobaczyłem ile to będzie. Nie, i nie interesuje mnie to, zdobywamy następujące terytoria. W szybkiej małej wojnie o polskie terytoria wypuszczam Rygę jako wasala, dlatego że już dodewowałem ją do 30 poziomu, pobudowałem część budynków, a to pozwoli Rydze wykonać tą misję The City Against the State, co w zasadzie już się stało. Jak dobuduje baraki, Ryga zwiększy stabilność w swoim kraju, również wykonają tą misję, bo oczywiście nie pamiętałem, co ja im muszę tutaj postawić. Wow, i muszę im wybudować też fort duży. I wygląda na to, że do tej wojny rosyjsko-osmańskiej włączyły również się Prusy, które uczestniczą w tej wojnie. Może je zaatakujemy w takim razie? Wielka Brytania będzie w tej wojnie, Mecklenburg-Brunswick, no dużo w sumie państw i najbardziej się boję tej Wielkiej Brytanii, ale Rosja nie odpowie, która jest bardzo zadłużona, więc może spróbujemy zaatakować Ostrudę, albo Königsberg chociażby, dziękuję. I chodźmy spróbować zatopić flotę pruską, zanim pojawi się brytyjska, bo brytyjskiej nie pokonamy, nie ma na to najmniejszych szans. Nie, czemu oni mają tutaj takie fortece? 8 poziom, o, tutaj myślałem, że jest 6, ale jest 2, oh my god, co ci Prusacy tutaj mają? I stolica 6, Rzeczpospolita jest wolna, i dobrze, będzie stanowiła łatwiejszy cel. Prusacy przybyli, ale chyba dostaną wpiernicz od mojej armii. Chociaż zobaczcie, że jakościowo nas teraz przebijają i to aż za bardzo. Ale na szczęście to ja wygrałem tą bitwę. Ci Prusacy się troszeczkę uparli na toczenie bitew z nami, a szkoda, myślałem, że łatwiej nam ta wojna pójdzie. Wow, tego się nie spodziewałem. Pierwsze rozwinięcie z ery? No to Ignoring Coring Distance pozwoli nam zdobywać wszędzie prowincje na świecie. Obleganie tej fortecy, no troszeczkę nam zejdzie z tym. O, bunty się odpaliły, jak miło. Oj, wojsko pruskie się znowu pojawiło. To trochę gorzej. Po bardzo długim obleżeniu Königsberg padł i przy okazji zaraz padnie też i pruska flota. Przynajmniej takową mam nadzieję. Bul, robicie, zamieniacie się w podwodniaków. Bardzo się cieszę z tego powodu. A my tymczasem ruszamy obronić Rygię, która w sumie powinna mieć za chwilę lepszą fortecę i też za chwilę będzie miała. I atakujmy tych Brytyjczyków. Oh my god, ile ich się tutaj zebrało. Tylko najpierw Prusaków rozbimy w bitwie. Nie, moja flota! Oj... to boli. Brytyjczyków jakimś cudem pierzemy niemiłosiernie. Nie wiem, jakim cudem my zdajemy im takie straty. Tym bardziej, że mają więcej dyscypliny od nas, ale ich murale po prostu się jak moja flota podwodna. Tak. Właśnie sobie zrobiłem uboty, super. Oh my god, to bardzo źle wygląda. Jakim A, pomyliłem fortecę. Pewnie Wielka Brytania, zatopiłaś mi flotę i teraz możesz iść z tej wojny, bardzo się cieszę. Rusz bi, tak, rusz Berlin, lecimy. Dobra, kończymy tą długą i krwawą wojnę, serio. Zbyt dużo strat w niej poniosłem, bardzo dużo. Zdobywam trochę pieniędzy, na szczęście całe Prusy wschodnie i w zasadzie odcinamy Prusy od morza. Bardzo duże straty poniosłem w tych bitwach, a w zasadzie toczyłem walkę tylko i wyłącznie z Prusakami. My tymczasem utworzyliśmy sobie z Bałtyku praktycznie nasze morze wewnętrzne. Nie ukrywam, że przydałoby się też zaatakować Rosjan i sięgnąć po ich pieniądze, ale nie w tym momencie, bo mają gigantyczną przewagę. Jeżeli lubicie historyczne kampanie, polecam wam odcinek z Rzeczpospolitej, która sięga po koronę i władzę nad Rosją. W Dymitriadach i do tego niestety przeszkadza nam w tym Szwecja, która chce zagarnąć od Polski Inflanty.